Poseł Euganiusz Kłopotek, Polskie Stronnictwo Ludowe. E, witam ponownie, panie pośle, tym razem w internecie. E, dlaczego nie chce pan pójść na spotkanie opłatkowe? Nie chce pan spotkać się z politykami Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie? Panie redaktorze, z moimi kolegami, koleżankami to się jeszcze dzisiaj spotykam. Zaraz po pańskiej audycji. No ale Natomiast... opłatek w nie, Sejmie jest po, po to, prostu... żeby ponad podziałami się spotkać i rozmawiać. Nie, ale to jest wszystko, mówię, podszyte fałszem, obłudą i po prostu... Czuję się źle. Na, po raz pierwszy czuję się źle i nie pójdę na ten opłat. A kiedy pan y, dziś pracując w Sejmie y, widzi projekt prezydencki, ustawy o obchodach setnej rocznicy y, odzyskania niepodległości y, przez Polskę, to oczyma wyobraźni widzi pan takie y, ponad podziałami politycznymi obchody w 2018 roku? Nie widzę. A co trzeba byłoby zrobić, żeby to byłoby możliwe? Powiem panu szczerze, być może w Polsce unikniemy najgorszego, ale do normalności dojdzie, jak pokolenie nasze, również moje, już odejdzie z dużej polityki. Straszy pan strasznie w tym momencie. Nie, mówię szczerze. Czarne lata przed nami? Yy, obawiam się, że tak. PSL wyśle swojego człowieka do tego Komitetu Narodowych Obchodów setnej rocznicy tak, Myślę, yy, niepodległości. Tak, 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 tak. No ale to po co, skoro pan nie wierzy, że te obchody są możliwe? Ale ja mówię jako Eugeniusz Kłopotek. Oczywiście członek PSL-u. Po prostu do 2018 roku nie wierzę, że te bardzo mocno rozkopane rowy zostaną chociażby w części zasypane. Czyli pan, twardo, się dostąpa, najgorszego. pan twardo stąpa po ziemi jako Eugeniusz Kłopotek, a pana koledzy w partii są naiwni i wierzą, że im tak się uda. Nie, udał. nie, bo PSL idzie własną drogą, stara się w tych wszystkich wypowiedziach, ich poczynaniach no, yy, nawoływać. Do pewnej normalności, żebyśmy nie przekroczyli pewnych granic, gdzie już nie będzie można się cofnąć i niczego dobrego zrobić. A tu na to przywołują niektórzy słowa, które mówił Dante Alighieri, Alighieri że najbardziej gorące miejsce w piekle jest zarezerwowane dla tych, którzy w czasie kryzysu moralnego zachowują swoją neutralność. Właśnie, że nie, ale. W trakcie kryzysu są potrzebni ci, którzy jeszcze nawołują o normalność. Czeka pan, panie pośle, na powrót Donalda Tuska do Polski? Ja wolałbym, żeby został również na tą drugą kadencję szefem Rady Europejskiej. A nie chciałby pan, żeby wrócił do Polski jak, Ale potem wróci. jako rycerz, który na białym koniu przyjedzie i zjednoczy opozycję? Znaczy, ja jestem przekonany, że po te, jeśli zostanie na tą drugą kadencję, to po niej wróci i będzie pewnie naturalnym kandydatem, przynajmniej tego obozu, z którego się wywodzi, na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. A wyobraża pan sobie wspólne listy Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Polskiego Stronnictwa Ludowego? Jeśli kiedykolwiek dojdzie do takiej sytuacji, że nie będzie innego wyjścia, że to będzie jedyna szansa, żeby powiedzieć stop szaleństwu, to wyobrażam sobie. Pamięta pan jeszcze, że kiedyś mówił o tym, że wyobraża pan sobie. Na, widzi pan taką koalicję PSL, Prawo i Sprawiedliwość. Tak, tak. I powiem panu szczerze, my się naprawdę niewiele różnimy w sprawach historii, Poza oczywiście tym, o czym mówimy tutaj przy Smoleńsku, ale w sprawach historycznych, w sprawach społecznych, nawet w sprawach gospodarczych nie różnimy się dużo. I tu wcale nam nie jest tak daleko. Ale niestety zamiast przybliżać się w tych wizjach, w tych programach, my się od siebie coraz bardziej oddalamy. Ale po, po latach, które minęły od tych słów wtedy wypowiedzianych, coś panu zgrzyta, coś pana uwiera. Nie wiem, wstydzi się pan tej wizji? To znaczy ja powiem, powiem szczerze, że coraz trudniej mi sobie wyobrazić koalicję z prawem i sprawiedliwością. Przecież Czyli wciąż jak pan, pan wie, jeszcze sobie ją wyobraża? Jak pan wie, jeśli coraz trudniej. jak byliśmy w koalicji z Platformą. Ja byłem często no, takim, niektórzy uważali, że takim dyżurnym posłem krytykującym poczynania Platformy Obywatelskiej. No, tak na marginesie powiem, dzisiaj mi o tym mówią inni. Gdyby oni cię więcej słuchali, to może by to inaczej wyglądało też. Niż ale wygląda. zaraz, zaraz, jeszcze Ale mówi, teraz, coraz mniej sobie wyobrażam. To znaczy, że jeszcze cień tej wyobraźni tak, jest. Jest. Wciąż Nie. pan widzi, że PSL-u. Jeszcze cień takiej wyobraźni jest, gdyby trzeba było kiedyś rzeczywiście tworzyć jakąś koalicję. Ale no, ruch należy do u do prezesa Kaczyńskiego, nie wiem, do polityków PiSu, ale. To, Czyli co nie podpisze oni robią... się Pan, Panie Pośle, no właśnie to, co robią, nie podpisze się Pan pod tym, co mówi Grzegorz Schetyna na przykład, kiedy zapowiada, że trzeba będzie postawić przed Trybunałem stanu premiera, prezydenta, prezesa. No i jeśli to pójdzie dalej w tym kierunku, jak. No chociażby te wczorajsze słowa też prezesa Kaczyńskiego, że trzeba. W domyśle, nałożyć kaganiec na opozycję, pytanie, co to oznaczają takie słowa, jeszcze w rocznicę stanu wojennego. Nie, on mówi o tym, że trzeba uporządkować działanie opozycji. Ale trzeba, trzeba mówić językiem prostym, panie redaktorze. I pan to tak rozumie? Że A chodzi ja to o kaganie. Oczywiście, że. Przyznanie nałożyć kaganiec. specjalnych uprawnień liderowi opozycji. <laughs> no, i teraz tak, wśród tych różnych odłamów opozycyjnych szukajmy tego lidera, prawda? A kto jest liderem opozycji? No właśnie. No, Mamy to jest liderem opozycji? Jest kilku takich, co nosi buławę yy, tego marszałka. No, rozgląda opozycji. się pan po zejmie, no. gdzie go pan no. widzi? Kto to jest? Ja uważam, że w tym momencie takim najbardziej rozsądnym i normalnym liderem opozycji mógłby zostać prezes polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosienia kamysz Mógłby nieskażony. zostać, ale chyba jeszcze nim nie jest, jeśli jeszcze spojrzymy na jest. twarze, w tym momencie Grzegorza Schetyny czy Ryszarda Petru pewnie no ta, się uśmiechali. Ale pod jeszcze nie skażony pereloską przeszłości. A Prawie doktor Eugeniusz Kłopotek, uśmiecha się pan, bo czeka pan na recenzję pracy doktorskiej. Kiedy obrona? Na początku przyszłego roku, zobaczymy. to, to pozostaje nam trzymać kciuki, tak? żeby się udało. Jednak o czym ten gęsi doktorat? To jest, o gęsie. Tak, gęsi to jest zbawienny dla mnie, jako polityka temat. No i, i, i wszystko będzie dobrze, gęsi pomogą? Y przyznam się szczerze, że to, co jest interesujące, to do tej pory nikt tego typu pracy doktorskiej na gęsiach nie wykonał, jaką ja wykonałem. To jest interesujące. Eugeniusz Chłopotek, który odkrywa nowe życie gęsi. Dokładnie. Bardzo tam. dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Do zobaczenia.